Cześć, witajcie z tej strony Grid. Dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak zdobyć najlepszą lotnię w Enshrouded. Niestety nie da się jej wytworzyć, musimy ją znaleźć. Żeby ją znaleźć, najprawdopodobniej będziemy potrzebowali piąty poziom płomienia. Czwarty albo piąty. Dla pewności trzymajmy się tego, że będzie to piąty poziom płomienia. I musimy się udać do Świątyni Słońca, tylko że... No ja mam 25 level maksymalny, aczkolwiek jeśli chodzi o zbroję, no widzicie, że dupy nie urywa. Tam są moby na 30 levelu. Tutaj macie lotnię właśnie, lotnię ducha, którą możemy zdobyć w Świątyni Słońca. Jak to się prezentuje w locie? A no całkiem zacnie, nie? Całkiem daleko też można dolecieć na tym. I co musimy zrobić? To zbliża się wieczór, może przeczekamy to. I się gibniemy na wyrko i z samego rana zaczniemy. Tutaj nie ustawiajcie bomb równo z mieczem. Mi się udało pierdyknąć i wysadzić kawałek swojej chałupy, nie? No ale mniejsza o to. Robimy pauzę i zaraz lecimy dalej. Wstał nowy dzień, kur zapiał, więc możemy zaczynać. Tutaj nie remontuję tego, bo to i tak zrównam z ziemią i coś od nowa zacznę budować, ale to jeszcze nie teraz. Gdzie musimy się udać? Praktycznie na sam dół, dolny prawy róg mapy, Świątynia Słońca. Najprościej jest przelecieć nad czerwoną mgłą. Widzicie, że ja tu wciąż jeszcze mam czerwoną mgłę, także piąty level płomienia to jest dość niewiele, nie? Niewystarczające. Aczkolwiek na zwykłej, tej najlepszej lotni, którą można zbudować, przeleciałem bez większych problemów. Także lecimy na pradawną iglicę, gorejące pustkowia, czy jakoś tak. Musimy sobie ustawmy punkt trasy. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby wytrzymałość mieć w miarę wymaksowaną. W sumie stąd już widać Świątynię Słońca. Także sobie polećmy. Przełączmy te bomby, żeby tutaj nam nie psuły krwi. W sumie na zwykłej lotni wydaje mi się, że na tym szczycie, do którego się teraz zbliżamy, lądowałem. Tutaj chyba wylądowałem i stąd drugi raz po prostu się odbiłem i kontynuowałem lot, żeby jak najdalej dolecieć. Przeciwników tutaj macie ptasiory i skorpiony. Taki są dość dużym wyzwaniem, skorpiony ciut mniejszym. Teraz tak, nie wchodzimy głównym wejściem. Omijamy je. Wy przybiegniecie stamtąd, gdzie jest ten łuk, tamtędy przy czerwonej mgle, jeżeli będziecie przy samej skale biegli, da się tą czerwoną mgłę ominąć. No i żeby się nie wygłupiać z przyciskami, bo widzę, że dość upierdliwi wrogowie tu są. Tam chyba stoi Matrona na 30 levelu, więc byłoby to dość bolesne spotkanie z nią. Wejdziemy sobie oczkiem. Jak widzicie, wykapić.
pocisków jest pierwszy, zaraz tutaj na samym początku mamy. Tylko teraz uważajcie, bo jak widzicie tutaj są pułapki, żeby się to nie skończyło dość przykro i żebyście no nie stracili tu życia, nie? Z jakąś kulę ognistą. Tutaj mamy drugi przycisk, najlepiej nacisnąć go i zaraz szybko wbiec, bo zaczynają się dziać takie rzeczy. Niestety to, co słyszycie, to są ptasiory, które będziemy musieli pokonać. Jak widzicie, dwa przyciski już mamy wciśnięte. Tutaj skitrany jest trzeci. No nie do końca mi o to chodziło. Tutaj odpalamy trzeci przycisk. Tutaj uważajcie, ponieważ szlaja się tutaj kilka kościotrupów, którzy mają niezłe pierdyknięcie, jak widzicie. Nie, żeby nie szło ich pokonać, ale jeżeli doskoczy do was dwóch, trzech, no to może być problem, nie? Mamy drugiego przyjaciela. Na szczęście nie są zbyt mądrzy. Jak się ustawimy w ten sposób, spokojnie możemy się bawić różnie, nie? Różdżka czy też łuk, co tam wolicie. No i tam mamy czwartego jego mościa. Trzeciego, przepraszam, czwarty jeszcze tam łazi. Ale zobaczcie, ten błysnął sprytem. I teoretycznie został jeden, jeżeli się nie mylę. To martwi mnie to, bo nie widzę gdzie. Tutaj w sarkofagu zawsze jakiś itemik jest, no niestety tym razem wilczy pazur, także nic zacnego. Jakich mamy z głowy? W zasadzie nie musicie tu schodzić, ale czasami tutaj jakąś legendę dostawałem, nie? Także chociażby po to warto, żeby zerknąć, czy na pewno jej tam nie ma. Teraz tutaj sobie na podwójny regał wskakujemy. No i mamy czwarty przycisk. Uważajcie, bo tutaj się błyskawice odpaliły. A tu już z nimi naprawdę nie ma żartów, nie? No i włazimy na górę. Tutaj uwaga, bo będzie naprawdę wkurzający ptasior. Nie chcecie go spotkać na schodach, nie?
dobrze byłoby ich się zawczasu pozbyć. Niestety tym razem widzenie jest nam dane. Będa sklinuje w wąskim korytarzyku, aczkolwiek niewielka. Jeszcze drugi został. Ptasiory są tutaj najgorszą rzeczą, jaką mogą was spotkać. No i tuptamy sobie na górę. Intryguje mnie, czy coś w ich gnieździe było, ale chyba nie. Teraz sobie oblukamy, co nie? Już tylko musimy się dostać na szczyt wieży. Właśnie bym zapomniał, wytrychy niestety must have, nie? Nie wiem, czy da się to obejść bez wytrychów. Nie próbowałem nigdy. Teoretycznie tak. Teoretycznie widzę, jakieś wejście jest, ale nie szedłem nim, więc tutaj wam nie powiem. Kędy bezpieczniej. Już jesteśmy prawie na samym szczycie. No i w ten sposób zdobywacie lotnię ducha. Coś naprawdę zajebistego. W okazji tutaj mamy piękne miejsce, żeby ją przetestować. A jeszcze zobaczymy, czy gdzieś tu się da wejść wyżej, bo teoretycznie tam widziałem ściankę, nie? Do wspinaczki. Czy czeka nas tu coś innego poza śmiercią? Ja po cichu liczyłem na to, że nie wylezie z tego gniazda, nie? To mogło być bolesne. Gdzie jesteś, paskudo?
lepiej sobie przygotujcie tutaj też kilka mikstur na żyćko, bo jak widzicie 3-4 uderzenia te paskudy i byłoby po mnie, a życia mam całkiem sporo. Dobra, no ale skoro już się tak namęczyliśmy, to sprawdźmy, co jest w tej skrzyni, nie? Pierśnik sokolego oka, ale to coś bardziej dla łucznika, widzę, nie? Ale wygląda naprawdę fajnie, nie? No i co, skoro już wleźliśmy tak wysoko, no to można też przetestować lotnie, nie? Jeżeli do tego jeszcze macie czar na wznoszenie, naprawdę możecie zalecieć nią bardzo daleko. Wydaje mi się, że na chwilę obecną jest to najlepsza lotnia, jaką można zdobyć. Być może się coś zmieni, jak wyjdzie pełna gra, nie? Chociaż no, nasz level w tej chwili to jest 25 w maksie, nie? Przeciwników można spotkać na 30 levelu, więc zapewne i nasz level zostanie podniesiony. Pytanie kiedy, nie? Czy w momencie wydania gry, czy być może w którymś patchu po drodze? No dobrze, mamy to, po co poszliśmy, lotnia zdobyta, także życzę wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, na razie.